Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Dark Souls 2. Pochodnia już zapalona. Lecimy dalej, do przodu. W ogóle nie wiem jak to się... To jest Rynsztok w dalszym ciągu, serio? To jest serio Rynsztok? Jeszcze? A właśnie, moment, jak się nazywało to ognisko? Przecież to mogę sprawdzić od razu praktycznie. Więc tak, rozpocznij. Wejdźmy nibyże w podróż. Środkowy Rynsztok. O kurde. Nie no, świetnie. Naprawdę bardzo właściwa nazwa. Nie no, nie taki środkowy, bardziej dolny. Może jest jeszcze niżej gdzieś. Możliwość zejścia. Nie, ale dobra, widzicie, dalszy ciągły zombiaki. Ej, ale ten cios naprawdę zabiera za dużo. Moja postać ma zbyt dobrą zbroję, żeby takie zwykłe dziabnięcie zabierało mi połowę. Więc tym bardziej trzeba uważać na tych panów ze złamanymi mieczami. Bo nie wiedzieć czemu są niebezpieczni po prostu. Na szczęście nie na śmierć. Ale też w sumie donikąd spadłem. Bo tam nie ma... No w sumie chyba, żebym to przebił jakoś. Albo to. Też nie. A... Bo zeskoczył jeszcze niżej. Ale aby co jest ognisko. Dobra. I co teraz? What now? Tam się zaczyna robić już niżej coś niefajnego. Coś naprawdę niefajnego. Coś czuję, że pominąłem. Całkiem dużą część tej lokacji. Shit. Ej, po raz pierwszy tak bardzo przestraszyłem zombiaków, znaczy nie tyle, że się przestraszyłem, że co to było, tylko że mogą mnie zabić. Bo naprawdę mało życia mi zostało. Chyba zaraz spętany piersi będę musiał założyć, jak on tam się nazywał. No i do tego takie beznadziejne przedmioty zostawiają. No ej, kolejno życie raz 20, serio? To jakiś z nich, czy rozbity dzbanek? Dobra, to rozwalmy jeszcze te. Bo tam się, kurczę, naprawdę dużo... Mroczna mgła. Dobra, teraz sprawdzimy. Ej, a to mi nie wygląda na zwykłe dzbanki. Coś jak serca? Trochę? Dobra, nie wiem co tam było. Kolor żółty. Oh, fuck. Najgorsze z najgorszych gówien. To, co niszczy zbroję. Już... O, co mi zniszczyło? No to pięknie. Ale będę musiał zabulić teraz. Nie, nie idę tu. Wracamy. Albo w sumie cholera. Musiałem zgasić pochodnie. O, kurde. No bez pochodni to już w ogóle nie ma racji bytu. Nie. Wracamy na górę. Teraz tak, tutaj. To coś niezwykłego. Tutaj? Serio? Tu? Tu? Tu czy na dole? Mam nadzieję... Ej, dobra. Uderzmy. Dobra, chyba jest bezpiecznie, nie? Wielka pałka! A chyba takową już miałem. Więc no, nic tak bardzo znowu niezwykłego. Ale co, nie mówisz, że jestem skazany na pójście tam głębiej. No ej, mam nadzieję, że tam... Ej, ognisko to jest jedyne, co może mnie pocieszyć teraz. W tej sytuacji. No bo inaczej, no muszę teraz używać emisji mocy, żeby przypadkiem nie dać się tym ochlapać. Do tego jeszcze użyć muszę motylka. Choć nie lubię tego robić. Bo wolę po prostu używać raz, zapalać w całej lokacji wszystkie źródła światła i później już nie musieć używać, ale... No bo nie wiem co to jest. Czy jak zeskoczę to umrę, czy... Nie, myślałem, że tam jest cebulowy rycerz. Dark Souls 1, a to po prostu, kurde, kamyszki sobie leżą. Nie, moja wyobraźnia mnie czasami naprawdę ponosi. Ej, dobra, źródło świata się przydało. Tylko teraz tak. Czy ten przedmiot? Pachnąca stara gałąź. No nie, no dobra, to jest ważny przedmiot, spoko. No nie! Walka z bossem, a ja... A ja w takim stanie. Jak? Przy to ognisko spróbujcie na mgły? Uważaj na truciznę. Dobra, to wiem. Spoko. No dobra, ale tego ostatniego też muszę, bo na pewno mnie ożyga w najmniej odpowiednim momencie. Więc jakoś muszę machnąć. No, dobra. Teraz tak. Pomóż mi. No, kiepsko. Lewo to znaczy ognisko. Dobra. Spróbujmy.
Najwyżej się dałem teraz wkopać w bossa, na którego nie jestem gotów, ale na szczęście nie. Czarny Jar. O kurde. Nie, Zielona Poświata. Kolejna piękna lokacja w Dark Souls, tu się nie ma co dziwić, ale te trujące kukły, posążki, no przecież po co? Po co tyle przeszkadzaje? No dobra, i ognisko obiecane po lewej stronie, no super. Więc teraz, co będę musiał zrobić, to cofnąć się do Majuli, naprawić u Kowala cały swój dobytek, jeżeli mi starczy, dusz na to, bo może nie starczy, bo naprawy są drogie. Na przykład naprawa pierścienia, który zostawia płonące pułapki, te ogniste kule, które wybuchają za mną. Jego naprawa kosztuje 5250 bodajże. Czyli dużo. To już widzę, ile za bóle za zbroję. Ej, w sumie nawet widać, że jest rozwalona. Ej, ale ładna Wiksa. Dbałeś o szczegóły. Dobra, ile? Powiedz mi ile i powiedz mi, że mam tyle, ile trzeba. Naprawa. Ej, tyle mam, dobra. Uff. Jaki fuksik. No i 5250. Super. Tak, gadaj zdrów, ale ten pierścień jest mi potrzebny, więc rzućmy go w ekwipunek. Cholera jasna, za mało będzie. Zapewne. No 800 plus ile? No cholera jasna, jak mało brakuje, nie? Ej, dobra. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, naprawdę mało prawdopodobne, ale może na tych chomikach, które są tutaj z prawej strony, może tyle mi się uda zdobyć. Moment, czy mam na pewno pierścień chciwego węża? Mam, dobra, no to uwaga. Ej, czemu ognić z tym pokosem? Po prostu one są tak upierdliwe, dlatego. Po prostu liczę, że uda mi się je załatwić od razu wszystkie, naraz. Dobra, ile? Cholera jasna, o stówkę za mało w dalszym ciągu. No dobra, nie będę biegał do najbliższych przeciwników. Trudno, po prostu na pewien krótki okres czasu zamienimy sobie ten pierścień na inny. Na przykład, no nie wiem, może... No pierścień spętania może chociażby, żeby mój pasek zdrowia był odrobinę dłuższy. No i teraz przenosimy się tam do środkowego rynsztoku, nie tam dalej, bo chcę zobaczyć, co ominąłem. Tam jest jeszcze jedna ściana mgły, chyba że to właśnie była ta. No to zobaczymy, oczywiście przekonamy się o tym na miejscu. Tylko jak wygląda miniaturka od tej lokacji, to nie jest ani część Grobowca Świętych, ani Wrót Farosa. To jest moment, Czarny Jar jest kompletnie oddzielną lokacją. O, rynsztok. Proszę bardzo, jest i on. No i widzicie, jest środkowy, to musi być dolny. Po prostu musi, więc widzimy się na miejscu i spróbujemy go odnaleźć. Tylko give me fuel, give me fire. Give me wish that I desire. Czy coś tam. Nie, nigdy nie byłem fanem Metaliki. Ale kojarzę cytat. To jest cytat będący częścią piosenki oczywiście. Czy utworu. Dobra, jak kto woli. Tylko tak, zatrudnienie rzucania jak zwykle nie jest mi potrzebne, aż na tyle. Bardziej jednak światło. No ale z dwóch godzin coś zrobiło się, tylko godzina 50 już. Ej! Kurde, serio? Od razu, momentalnie. Przecież ja tu padłem. Ostatnio. Ale jazda, nie, dobra. To na pieska skoczmy, bo to zabiera najwięcej. Job. Oj! No i dziobanie, to on się, kurczę, popisał teraz. Ej, ale czy on jest kompletnie ślepy? Coś chodzi mi o to, że czy on nie ma oczu od życia w tej ciemności? Przyzwyczaił się tak, to czy przyzwyczaił? Przystosował się w drodze ewolucji, tak samo jak kret, chociażby. Heh, dobra. Ej, ale szybko, naprawdę, bardzo szybko się to udało zrobić. No nie, nie. Tam coś wietrze, jakąś klątwę, skamielenie, albo coś, więc... Ej, też dużo wytrzymują, się okazuje. Ale też każdy z nich coś zostawia za sobą. Trujący mech. Co to jest? Przepraszam bardzo. No jakby co jest, to wróg. Więc zaraz będę mógł się wyżyć. Będę strzelał czym popadnie dosłownie. Ej, a może po prostu spróbuję podpalić?
No dobra, ale tak muszę się dostać po prostu dalej, więc kimkolwiek, czymkolwiek jesteś, wybacz. Ale moment. Może dobrze będzie spróbować zbliżyć się. Tak, no nie wiem, przejść? Moment, przeczytaj wiadomość. Zbliża się czarodziejka dla potwór. Tak, te mnie nie ożygają, mam nadzieję. Trujący mech. Moment, a czy w ogóle te opary coś mi robią? Czy ona sobie nie może po prostu stać? No tam pod nim jest jakaś wiadomość, czyli no podejrzewam, trzeba ją machnąć. Ale na pewno nie będę tego robił stojąc tutaj. A tylko chciałem te posążki wy... No to pięknie! Ona jest waleczna teraz już? Ej, nie. W dalszym ciągu stoi. No dobra, inteligencja mnie grzeszy. Selekcja naturalna. I ogień dobrze działa to przy okazji, więc... Dobra, ile duszy trzech za tą walkę? Pełną emocji? 330! No w sumie powiem, że kwota jest adekwatna. Trujący mech, nic więcej. Wow! Dobra. Już tutaj się lepiej bawiłem. What? Żal? Bezmyślność i żal. Nie, ale faktycznie, co to miało na celu w ogóle? Przepraszam bardzo, halo? Halo, halo, twórcy? Panowie z From Software, panie? Albo może któryś z widzów, no, może ktoś z widzów mi wytłumaczy sens tego całego zajścia. Ja w każdym razie tego sensu póki co jeszcze nie widzę. Więc odpalmy pochodnie. I idźmy dalej. Tam już byłem. Nie żygaj. Jest bardzo nieładnie. Ty też. Nie, nie ma co na dół chyba schodzić, bo na samym dole po prostu mnie czeka inna lokacja. Może, kurczę, gdzieś to trzeba zabłądzić. Tak w moim stylu. Ale czy to właśnie nie jest to zejście na sam już dół? Gdzieś far, far away? Ej, moment. Jakim cudem to opominąłem? Ciasno, ha, może dlatego. Bo to było ciasto z łajna. Fuck. Ej, moment, moment, ja wszystkie pierścienia mam na pewno sprawne, bo coś mi się, kurczę, nie wydaje. On nie był zagrożony zniszczeniem? Był, ale już nie jest. Cholera, skakać tam. Ej, nie, tu coś jest. Dobra. Coś, co pominąłem poprzednim razem. Żywica zgniłej sosny, 3 sztuki aż. Ty tak nie rób, serio! Tu miałeś się przeturlać, bo chciałem to rozwalić, a nie zrobić krok w tył. Dobra, nie no, skaczemy. Dobra. Aha, to jest dokładnie to miejsce, tak? Dokładnie to. No, czyli chcąc, nie chcąc, zeszliśmy na dół. Jest pełno zombiaków. Czyhających tylko na moje życie. No, ale na szczęście, dobra. Umówmy się, zombiaki. Mimo tego, że są spoko, to... O, właśnie, mają tylko złamane proste miecze, nie zabierają znowu aż tak dużo. I są bardzo prości w obsłudze. No ale cholera, tym razem już nie popełnię tego samego błędu. Oj, na pewno nie, rzucimy kulą. No i pięknie, wszystkie. Prawie. Prawie strike! Jakby ktoś grał w kręgle. No to w kręglach tak było, mam nadzieję. Żeby razem ja się nie pomyliłem. Dobra, hop. No oczywiście, estusik. I jak, przypomnijcie mi ładnie, grzecznie, proszę, jak to się zwało? Czarny Jar? Tak jest, no właśnie. Albo w sumie nie, najwyżej się przeteleportujemy. A tymczasem chodźmy. Fuck. Dobra, zapomniałem. No. Prawie zatrucie wystarczy, nie musi być od razu całe. Tylko takie uderzanie w ściany troszeczkę uszkadza mój miecz. Niestety. Więc fajnie by byłabym to robił celnie za każdym razem. No bo tu się ktoś kula. Też tak można. To jest jedna ze strategii. To jest taktyk postępowania. W przypadku tych mordek. Ale nie, dobra. To tam widzę, że coś tam może być, więc. Może wszystkie najpierw rozwalę. Zanim mnie ożygają. No bo tam plują. Bardzo wręcz, bym powiedział. Ej. Szyta z dołu pluła nawet.
No i pięknie, jestem zatruty, ale to przynajmniej teraz mogę sobie pobiegać i machać mieczem z kolką godną. Albo nie! Cholera jasna, co to było? What the fuck was that? I to pełznie w moim kierunku, a ja jestem zatruty, fuck. Fuck. No a te nie wiem po co zostawiłem. Ej, dobra. No nie. Chowamy pochodnie. Odpalimy sobie najwyżej zaraz od ogniska. No właśnie, moment, ja podejdę tutaj. Usiądę przy ognisku. To zrespawnują się wszystkie statuetki. Wszystkie. A moment, dobra, co to jest? Przełącznik? No tak trochę wygląda, nie? Jak ta morda od Farosa. Nie, na szczęście nie. Dobra, więc brnijmy w ten przypał do przodu. Coraz głębiej. Deeper and deeper. Pięknie. Zaczęliśmy od zatrucia. Po prostu świetnie. Nie. Ale tym razem mam wszystkie już asy w swoim rękawie z powrotem, więc dziob. No wrażliwi są na ogień. W sumie nie dziwię się, ja też jestem. Ej, duży odłamek. Zawsze przyjmę. Z chęcią. O kurde! Zjadł mnie! No ja pierdzielę, nie wierzę! Ja domyślałem się, że to może dużo zabierać, ale od razu całość? Dobra, nie ma co ukrywać, po prostu zmoczyłem po całości. Teraz tylko mam nadzieję, że... Cholera jasna, zrespawnowały się! Wszystkie! Niech jest szlak! Fuck! You! You piece! Oh shit, no jeszcze prawie, jeszcze mnie ożygała. No normalnie, ej, no nie chciałem bardziej upierdliwych rzeczy chyba niż te statuetki. I piersi nic nie daje, już próbowałem go, kurczę, przecież przymierzyć. Ale podobno to ma wprowadzić patch, bo faktycznie zrobili pierścienie, które zmniejszają, powiedzmy, zatrucie, klątwy, a to tak naprawdę nie działa. Więc nawet nie dziwcie się, że nie używałem, bo po prostu nie było sensu. No ale patch już lada dzień powinien się pojawić. Dobra, ale póki co... Tu muszę sobie powykrawać statuetki w spokoju. Jeszcze nie dając się zatruć, byłoby świetnie. A może na dystans? Kurde, no patrzcie, terie. No dobra, już jestem zatruty znowu. Dobra, ale podnieśmy bezpieczeństwo przede wszystkim. Tu jedno cięcie. Oddalenie się, buteleczka Estusa, zmiana na płomień piromancji, rzut kulą i cieszenie się tym, jak przeciwnik pada na ziemię martwy. Dobra. Jeszcze tu. Nie, serio, to naprawdę powinienem podchodzić powoli, delikatnie, ale jakoś kurczę szczerze. Mam to w dupie. Mam tyle estusów, mam tyle klejnotów, mogę sobie na to pozwolić. Chyba że znowu mnie zeżre jakiś gościu z Bajora. No nie byłoby świetnie. No. Ło, moment, szarżujący atak? Nie, to dobra, to się trzymaj z daleka ode mnie. Dużo odłamek tytanitu. Nie, dobra, podoba mi się to, co zostawiają za sobą, ale nie podoba mi się to, jaką mają mechanikę walki. Czyli po prostu wyskoczyć z Bajora i pożreć. Oh fucking shit, fuck no. Nope. Po prostu nope. Może zaraz, jak nie będę zatruty. Będę miał troszeczkę więcej życia. Dobra, tu już nie mam żadnej. Ten już wyskoczył. Ewentualnie tu mogę jeszcze się wypuścić. Ale dobra, najpierw tu jeszcze jeden powinien, tak? Dokładnie. Więc tego też wielką kulą ognia. Dobra. Ej! Nie zostawił tym razem odłamka. Dla mnie. Ej, nie, naprawdę! No już, które to jest zatrucie z rzędu, a teraz naprawdę już się starałem podchodzić z dobrej strony do nich, żeby nie miały możliwości mnie ożygać. Ej, dobra. Estus. I znowu klejnot.
Teraz tak, no mogę to namierzyć? Mogę, no to no ej! Taki jesteś? Dobra, to nie chowaj się teraz, proszę. No właśnie. A może mieczykiem? No, zajebiście. Tylko szkoda, że dałem się ożygać. Do zatrucia aż. Znowu. No i teraz naprawdę żałuję, że ten pierścień jeszcze nie działa. Tej trucizny, duża dusza, no dobra. Powiedzmy, strzępki życia. Ale mam już ten urok, bodajże, bo to jest chyba urok, tak? Czy klątwa nawet, tak to jest nazwane. Dobra, on atakuje, ale tak do dupy. Emisja? Słabiutko. A może tak pioruny? No lepiej, lepiej, ale w dalszym ciągu nie to samo co ogień. Ej, ale podobne mordki były w Demon Soulsach, też wyskakiwały, ale tam to jest ziemi. Ej, w sumie w Dark Souls też było coś takiego. Troszeczkę schematy się powtarzają, ale dobra, kojarzę co wyskoczy z tego Bajora, pewnie. No też właśnie. I dobra, i przetestujmy na tych, jak działają pioruny. Mam nadzieję, że dobrze. Zajebiście. Rozżarzony klejnot plus grudka. No, grudki są bardzo przydatne. Aha, tam już będzie boss. Jak nic. Nie chcę mówić, że 100% pewności, ale jestem prawie pewien, że tak to właśnie się odbędzie. Dobra, tu żaden nie wyskakuje, tutaj też nie. Fakt, tutaj wyskakuje! Dobra, ale nigdzie więcej, więc dziob go. Okej. Teraz w sumie nawet mogę sprintem się przelecieć. No, ale to było... No nie, oczywiście to było głupie. Ale powinienem dać sobie radę ogarnąć sytuację. Chyba. No, dobrze. To tak, zostaje jeszcze przejście tu. Uważaj na skrzynia i pułapka. Fuck you, nie, naprawdę. A, w ten sposób. O, ej. Jak do tego podejść? Żeby nie został zjedzony, tylko jak tutaj spróbuję przebiec? Dobra, no szczęście nie. No dobra, próbujemy. Z odskokiem. Ej, luzik. Dobra. Co tam? Boskie błogosławieństwo. Kolejny przedmiot, który trzymam i nie używam. Dobra. No to co? Pozostaje jedyna droga, czyli boss. A. No, oczywiście. Co piecho musiał zrobić? Dać się zatruć. A czemu by niby nie? Ej, ale oczywiście w sumie teraz mógłbym już się cofnąć. Do... No, szybciej jest to, kurw! Jak mogłem nie zauważyć? Ej, czy ja zawsze, ale to zawsze muszę kończyć odcinek jakimś, kurde, turbo mega failem? Serio? Nie, kochani, serio, bo to już jest koniec odcinka, a ja znowu taka kicha na końcu. Ach, no dobra, trudno. No wiesz, że takie są uroki mojego grania. No nie można być super zajebistym graczem, kiedy się jednocześnie komentuje. No bo dobra, można. Trzeba mieć wprawę, której ja jeszcze nie mam. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu się z wami żegnam i teraz obawiam się, że tutaj od tego momentu nie będę miał zbyt długo okazji, żeby zagrać nagrywając jednocześnie, więc obawiam się, że będziecie musieli się przyszykować na drobne retrospekcje w następnym odcinku. Czyli pewnie to, co za zamgloną ścianą, podejrzewam, że boss, no że właśnie jego zobaczycie w retrospekcjach, ale no nie ma takiej pewności, ale ja by co uprzedzam. Dobra, trzymajcie kochani, do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć, hej!